się właśnie pierwszy turnus ferii zimowych. Teraz kolej na województwa zachodniopomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i opolskie. Mamy nadzieję, że piękno naszych terenów przyciągnie wczasowiczów i kuracjuszy. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla fanów zimowego szaleństwa, ponieważ kolejne dni zapowiadają się deszczowo z temperaturą do 4 stopni, a nocą tylko niewielki przymrozek. Na szczęście stoki narciarskie są bardzo dobrze przygotowane nawet na takie chwilowe niedogodności. Wiola Wzorek, zapraszam na kolejne wydanie Tygodnia w Krynicy i Małopolsce. 20 stycznia obchodziliśmy 71. rocznicę wyzwolenia Krynicy spod okupacji niemieckiej. Przy ulicy Pięknej pod tablicą pamiątkową, gdzie mieściło się więzienie gestapo, delegacje złożyły kwiaty. 71 lat temu, 20 stycznia 1945 roku, ostatnie wojska niemieckie opuściły Krynicę. Zakończyła się 6-letnia okupacja hitlerowców w Krynicy. Jak co roku, oczywiście 20 stycznia, składamy hołd wszystkim tym, którzy właśnie mieszkali tutaj wtedy, walczyli o naszą niepodległość. I tutaj pod tablicą pamiątkową w pensjonacie Bajka, gdzie mieściła się siedziba gestapo, tutaj także mieściło się więzienie, gdzie zamykano i stąd wywożono do obozów koncentracyjnych Kryniczan. Tutaj corocznie składamy uroczyście kwiaty. Bardzo proszę teraz o złożenie kwiatów pod tą pamiątkową tablicę. Stycznia 1945 roku o godzinie 14 ostatni żołnierze niemieccy opuścili Krynicę. Pół godziny później zjawiły się pierwsze patrole radzieckie w przemarszu na Słowację. Wieczorem i w nocy w mieście biwakowali nadciągający żołnierze sowieccy. Nazajutrz w niedzielę 21 stycznia 1945 roku Krynica była wolna. W czasie wojny urządzenia kuracyjne zostały poważnie zdewastowane. Miasto poniosło ciężkie straty materialne, ogromne zniszczenia mienia, ale najcięższe były straty w ludziach. Na liście ofiar znajdują się nazwiska kilkudziesięciu osób cywilnych oraz żołnierzy poległych w walkach. Oddajemy hołd ludziom, którzy poświęcili swoje życie i siły w walce o niepodległość. Kryniczanom, którzy ponieśli śmierć w walce zbrojnej, w obozach i egzekucjach. Thank you.
Krynica Źródłem Kultury to cykl spotkań z najwspanialszymi wykonawcami. 16 stycznia w Pijalni Głównej mogliśmy posłuchać wspaniałego koncertu zespołu Enej, który poprzedził występ Clock Machine. Dobijmy się wciąż, znajdujemy od nowa ukryte znaczenia w tych gestach i słowach. Wciąż mamy jeszcze czas odchodzić i wracać. Ten wieczór ma zapach ostatnich lata i pozwól temu płynąć. To ten najlepszy czas, są takie chwile, na których nie ma nas. Pozwól płynąć, to ten najlepszy czas. Natomiast 19 stycznia w Pijalni Głównej zaśpiewała charyzmatyczna wokalistka Kaja. Stoję wciąż pod twoim oknem i od deszczu całkiem mokra. Stoję z twarzą tą prawdziwą. Takiej ty mnie nie znasz chyba. Chociaż jego słońce leniwie śliska się po skórze. Moje deszcze jak topór kata tną na ośle. Jego deszcze. Mówią o nim żywa legenda sportu. Kryniczanin Eugeniusz Lewacki, hokeista, trener i dwukrotny olimpijczyk w szkole podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków świętował swoje 90. urodziny. Dzień dobry Państwu! Witam serdecznie wszystkich zebranych. Witam również młodzież naszej szkoły. Dziękuję bardzo za pamięć o tym, że kiedyś brało się udział w zawodach olimpijskich. Brało się udział w innych rozgrywkach hokejowych. Brało się również udział w działalności sportowej jako zawodnik, jako olimpijczyk, jako działacz krynickiego
pokoju towarzyskiego. Dziękuję bardzo wszystkim za pamięć i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę sobie usiąść. Panie Eugeniuszu. 62 lata temu ja, jak ci młodzi ludzie tutaj, byłem na spotkaniu z Panem. Nauczycielka nasza, pani Jadwiga Stec, na starym stadionie zorganizowała spotkanie z olimpijczykiem. I od tego czasu, tak jak nas wtedy, młodych ludzi, 10-14-letnich, swoimi opowieściami o olimpiadzie, wtedy nie było telewizji, przekonywał nas, że każdy z nas jest utalentowany. Talent to jeszcze pamiętajcie, musicie zdobyć określone umiejętności. W szkole zdobędziecie wykształcenie, ale łącząc talent, umiejętności i wykształcenie, zdobędziecie wiedzę. Wszystko przed nami wtedy to było. Dzisiaj ja, jako chyba najstarszy chodzący do szkoły człowiek, bo zacząłem chodzić w 45 roku, a skończyłem w 2015. Chyba nie za karę. Występowałem w różnych rolach. Nauczyciela, ucznia. I kiedy wasza szkoła i moja szkoła też, bo też należę do grona tych ludzi, którzy zarażeni pasją i opowiadaniami pana Eugeniusza, z mojej grupy, tak jak wy teraz siedzicie, to grupa 7 olimpijczyków, wielu medalistów mistrzostw Polski, nie tylko w KTH, ale w Legii Warszawa, w JKS-ie Katowice, w Bydgoszczy, gdzie odbywały się mistrzostwa, tam byli chłopcy, których pasją zaraził Pan Eugeniusz. Od 15 do 18 stycznia na hali lodowej w Krynicy odbywały się pierwsze ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym o kryształowy dzban Krynicy. Zobaczmy. Thank you.
dało panu na kryjnicy. Wręczno w tą stronę, o właśnie. Wtorkowy wieczór w pijalni głównej upłynął w rokowej atmosferze. 26 stycznia na krynickiej scenie wystąpił zespół No Brothers i Get Up. Oh, darling, please believe me. Kończy się okres bożonarodzeniowy. Jako podsumowanie Centrum Kultury wraz z lokalnymi stowarzyszeniami zorganizowało w Bereszcie przegląd grup kolędniczych. Wzięły w nim udział grupy kolędnicze i soliści, które przygotowały jasełka oraz kolędy. Thank you.
31 stycznia w pijalni głównej odbył się koncert zespołu regionalnego z Tylicza Małe Pogranicze. Święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego o godzinie 18 odbędzie się wyjątkowy koncert Kędyż go szukać, czyli pastorałki z gwiazdami. Wystąpią znani polscy artyści Przemysław Brenny, Dariusz Kordek, Magdalena Piotrowska, Anna Sokołowska, a wieczór poprowadzi Łukasz Lech. Serdecznie zapraszamy, oczywiście wstęp wolny. Repertuar kina cyfrowego Jaworzyna 2 w dniach od 29 stycznia do 4 lutego o godzinie 12, 13.45 i 17.20 Alwin i Wiewiórki, Wielka Wyprawa, animacja, film dla dzieci. O godzinie 15.35 Moje Córki Krowy, komedia. O godzinie 19 Co Ty Wiesz o Moim Dziadku, a o godzinie 20.50 Pitbull, Nowe Porządki. Zapraszamy serdecznie do kina.